przyjeżdżam nad morze już tyle lat, a czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Wywala tutaj cały syf, ryby zdechłe, jakieś puszki, jakieś śmieci. Bardzo głęboko był, prawdopodobnie zeszłoroczny, ale jest piąteczka. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witajcie kochani w kolejnym odcinku, na kolejnych poszukiwaniach. Witamy Was z nadmorskiej plaży w Stegnie, gdzie zaczynamy kolejne nasze poszukiwania i też kolejny nasz van life. Co uda nam się znaleźć, zobaczycie w tym filmie, a zapowiada się bardzo ciekawie. Tym bardziej, że wczorajsze popołudnie przyniosło już 18 monet, także plaże są już pełne kasy, być może też i biżuterii. No, oby bo tak na było. To też liczymy. Trzymaj. Rozpoczynamy poszukiwania. Mam nadzieję, że będą dzisiaj owocne. Krzysiu wczoraj zakończył poszukiwania piątaczkiem. Ja swoje poszukiwania otwieram piątaczkiem. Bardzo głęboko był, prawdopodobnie zeszłoroczny, ale jest piąteczka. Długo leżała i czekała na mnie. Był taki sygnał dziwny, łamany. Zobaczymy, co to jest. O, ujawniło się już, co to jest. 20 groszy, widzicie? 20 groszy na początek poszukiwań. Może być. Z tego też się trzeba cieszyć. Dzisiejsze poszukiwania będę prowadził z wykrywaczem Rutus Versa. Wybrałem program Plaża, który przypisaną ma już dyskryminację, czyli odrzucanie niektórych kapsli, które na plażach nadmorskich występują w dużych ilościach. Ewelinka tam sobie przysiadła i odpoczywa, coś grzebie w telefonie, a ja już mam swoją kolejną znajdkę, 10 groszy. Na razie Ewelinka przebija mnie, jeżeli chodzi o nominały, bo znalazła tą piątkę, a ja jak na razie 10 groszy i wcześniej 20 groszy. Coś tam siedzi. Złotóweczka. Na pewno jest z tego roku, bo się świeci jak psu jajca. Właśnie takie belki są wyznacznikami tego, że na pewno ktoś tutaj siedział, przebywał i mógł coś zgubić. Także zawsze atakuje takie siedzonka na plaży. Na szczęście. Dzisiaj bardzo spokojne morze, delikatny ruch fal. Naprawdę człowiek tutaj, prowadząc poszukiwania, odpoczywa. Nie dość, że się relaksuje, robi swoją pasję, to jeszcze delektuje się takimi widokami. Tutaj w sitku. A ja też mam złotówkę. Najpierw kapsel, wszedłem tutaj między te belki kapsel, ale mówię, nie poddaję się, bo takie belki na plaży, to jak Ewelinka wspominała, są miejscem, gdzie każdy idąc przycupnie tutaj, a jak przycupnie, to mu może coś się posypać z kieszeni i takie miejsca zawsze się odwiedza i zawsze coś jest. Kwestia tylko co? W tym przypadku u mnie złotówka. Czyli plaża w Stegnie
cały czas pokazuje swój atut, swój urok. Oprócz tego, że można wdychać tu powietrze, fajnie odpoczywać, to i też jeszcze parę drobniaków znaleźć. Złotówka. Może wywaliło pełno takich drzewek, zobaczcie. O, w tych drzewkach można znaleźć bursztyn. Jest jakiś teraz czas, żeby się trochę pobawić, poszukać tego bursztynu. Wygląda to niesamowicie, naprawdę robi to wrażenie. Trzeba szukać swojego okazu. Ewelinka idzie tam wzdłuż tych wyrzuconych gałęzi, krzaków, kijków, no i szuka wykrywaczy. Natomiast bursztynu nie znajdziemy wykrywaczy, musimy szukać bursztyn na oko, niestety. Wykrywacz do tego nie służy. A tu jakiś wariat jedzie skuterem. Przyjeżdżam nad morze już tyle lat, a czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Wywala tutaj cały syf. Ryby zdechłe, jakieś puszki, jakieś śmieci. A tu nawet mewa leży. Widzisz? Biedna. Okropny widok. Pierwszy raz coś takiego widzę. I chusteczka z morskiego statku. Jeszcze sprawdzę, czy nie ma tu żadnego skarbu złota wyrzuconego przez morze. Niestety same śmieci, puszki. Sygnałów masa. Może coś fajnego się wyłuska. Śmieci. Jest tu jakiś sygnał. Zaraz zobaczymy, co to jest. Ale zanim kopniemy, zobaczcie, jakie fajne drewno morze wyrzuciło. Jakiś stary dąb. Prawdopodobnie jak fajnie woda go ukształtowała. Także, jak bochenek chleba. Tak, jak bochenek chleba, tylko przełamane. Przełamane? Czuć starocią. Czuć starocią. Ale wrócimy do mojego sygnału, który jest tutaj. A nie, ja widzę go tutaj. To jest kawałek puszki. Ale trzeba się zainteresować i pochodzić trochę w tym miejscu, bo nigdy nie wiadomo, co może wyrzucić. A potrafi nawet wyrzucić skarby. Ale powiem ci, że warto takie wysypki z morza przeglądać, bo można się nieraz pozytywnie zaskoczyć. I irytować. No i irytować, no śmieci jest dużo, ale masakra. Między tym też jest często tak, bynajmniej kiedyś znalazłem złotą obrączkę. O proszę. Ale nie wiem, czy ona była wyrzucona z morza, czy po prostu była w tym miejscu, a na to były narzucone te wszystkie rzeczy, które fale wyrzuciły. Kolejny sygnał. Oby tylko nie kapselek. A jednak kapselek. Od korony. Kapselek, który znalazła Ewelinka, rzucam na ziemię po to, żeby wam pokazać, że w trybie plaża, w tym modelu wykrywacza Rutus Versa, te kapsle z niektórych stopu, zwłaszcza ze stali, są zdyskryminowane. Patrzcie, ich wykrywacz nie widzi. Pokazuje ID. Słychać przełamanie dźwięku. Natomiast dla mnie, jako
osoby, która prowadzi poszukiwania, jest to sygnał, że mam coś pod cewką, widzę wartość ID taką niską, czyli nie muszę tego kopać, w tym przypadku konkretnie tego kapsla. Natomiast jeżeli to by się działo i wartość byłaby bliższa 40, to bym kopał, bo w granicach 36, już 40, 40 kilka ID trafia się drobne złoto. Ale w tym przypadku wiem, że mam tego nie kopać. Oczywiście kopię, dlatego że sprzątamy razem plażę, ale jak ktoś nie chce kopać, sygnałów nie musi. Ile tylko tyle? 7. Ja piątkę i złotówkę. Piątkę i złotówkę. Kończymy poszukiwania na plaży w Stegnie. Przemieszczamy się na inną. Jedziemy gdzie? Do Sztutowa. Do Sztutowa jedziemy. Wczorajsze poszukiwania i dzisiejsze, a zwłaszcza dzisiejsze, nie dały nam za dużo kasy, bo mamy 7.30, tak? Tak jest. Nie masz nic tam pochowane? Jest jeszcze w kieszeni? Proszę cię. Nie mam. Wczoraj wszystko wyzbieraliśmy. Także dźwięk kasy jest, natomiast tej kasy nie ma za dużo, dlatego śmigamy w inne miejsce. Może tam będzie ciekawiej. Mam taką nadzieję. Wrzucam wykrywacze i śmigamy, bo szkoda czasu, tylko trzeba się rozebrać, bo już lato. Gorąco. Ja lato też. Z pełną gębą. Się dupka spociła. Spociła ci się dupka? Tak. O Jezu, jeszcze jakieś picie, bo pić się chce niesamowicie. Właśnie dostałam wiadomość, że moja siostra urodziła, aż się wzruszyłam. Co ci ta siostra urodziła? Takie maleństwo, zobaczcie. No. Ruszyłaś się, jakby to było twoje dziecko. No bo to jest piękne. A jak ma na imię? Będzie miała na imię Ania. Ania, dziewczynka Ania. Muszę się wysmarkać w coś. A dla Hani, co kupiliśmy? Pokaż, co kupiliśmy dla Hani. Syrenkę z nadmorza. Taką piękną. A i slajma takiego gniotka, żeby sobie robiła w jej ulubionym kolorze niebieskim. Jak się czujesz jako ciocia? Po raz który, bo palców by mi zabrakło, ale to jest naprawdę piękne uczucie. Aż nie mogę nic mówić, taka jestem wzruszona. Cieszę się naprawdę mega. A co do imienia, miało być Ania, ale chyba będzie Helenka, tak mi się przypomniało teraz. Ale jeszcze wszystko przed nimi do wyboru imienia. Także żyj chwilą, ja ci gratuluję, no i sobie też. No i życzę na powodzenia na kolejnej plaży. Znajdź coś dla tej Ani albo Helenki. Znajdę. W międzyczasie zajechaliśmy do cukierni. Wznoszę toast za moją siostrzenicę lodami. A ja kupiłem sobie ciastko, ale to już na miejscu na plaży zjem. Sam? Masz chęć na takie pyszne ciastko? Zobacz. Karpatka czy co to jest? No karpatka, zobacz. Oj, jak ja dawno karpatki nie jadłam. Masz okazję, proszę. Ja tylko gryzę, ja nie. Nie, no my je dla ciebie też. Aha, jest. Aha, ja widziałaś jakiego dużego loda zjadłam? Ty lubi słodkie. Ty też. Posilimy się i śmigamy na plażę. Zobaczymy, jak tutaj nam szczęście dopisze. Natomiast tutaj jakby jest silniejszy wiatr, bo w miejscu, gdzie siedzimy, a jesteśmy na parkingu leśnym przy głównym wejściu na plaży w Sztutowie, mocno wieje, także podejrzewam, że i zawita nas na plaży duża fala. Wiatr. Ale to nic. Najważniejsze, że jest ciepło i pyszne i smaczne. Dobrze. Zobacz, wbrew pozorom duży wiatr, a fali nie ma. Plauta na morzu. Ale ile ludzi. Restauracje robią. Także niesamowite.
są już i pierwsze sygnały tutaj koło siebie. Najpierw 2 grosze, później 2 złote. Praktycznie były na wierzchu. Przeciągnąłem tylko wykrywaczem. Był dźwięk podwójny, taki łamany, ale pomimo tego, że dwójka jest większym nominałem i daje większy sygnał, najpierw nie wiem, usłyszałem, czy po prostu tak naszedłem, że wyciągnąłem 2 grosze. Także coś się zaczyna dziać. Sztutowo otwiera poszukiwania. Sygnałów za wiele nie ma, ale jak już ten sygnał się pojawi, to kopię. Gdzieś tutaj. O, jest, patrzcie. Jest monetka. Ogólnie plaża bardzo czysta, bo i kapselków jest bardzo mało. Ale monetka jest. W stegnie było pełno drewienek, które wyrzuciło morze. Natomiast w sztutowie jest pełno muszelek. A między tym przytrzymał mnie sygnał kapsla, który wykrywacz mi wyciął. Ale te muszelki to robią wrażenie, bo jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. Tu jest sygnał. Ja już mam go wykopany. Jest to coś ciekawego. Pokażę wam to z bliska. Zobaczcie. Podzielę wam się na żywo tym, że będę czyścił. Będziemy razem widzieli, co to jest. Przy schodach. Tam wyszła ta moneta. Już ją obczyszczamy. Przeczyścimy. A ja myślałem, że to jakieś euro. A to jest 10 zł z 1976 roku. Tyle czasu leżało to w ziemi. Aż dziwne, że nikt z poszukiwaczy tego wcześniej nie znalazł. Ale i tak bywa. No bo jakby wszyscy zbierali wszystko to, co by zostało dla nas. A leżało to wszystko w tym miejscu. Wszystko. No, ta moneta. Schowam te 10 zł do kieszeni, ale jeszcze tutaj przeszukam, czy nie ma nic więcej, bo jestem pozytywnie zaskoczony. Tu jest fragment jakiegoś papierka. Tu nie ma, tu jest puszka po piwie. I zobaczymy, czy nie ma tu nic więcej, bo widać, że chyba tu piasek był wybrany, albo po prostu, nie wiem, albo złudzenie moje. Nie ma. Całe te wejście przeszukane. Boki też nie ma. Także tu jest jakiś kapsel. Tu jeszcze jakiś mocniejszy sygnał. Teraz zobaczymy, co to jest. Aż ciekawy jestem, ale głęboki sygnał. Co to jest? Co to może być? Podkopiemy jeszcze. Jeszcze głębiej, ale gdzie to jest? Coś to musi być. Gdzieś tu wchodzi z boku. Jest gdzieś głębiej. A, dobra, widzę to już tu. Jest to ziemia z żywiołów Warmii i Mazur. Pierwszy raz taki kapsel w ogóle widzę. Ale też się przyda do kolekcji, bo to pewnie coś starszego, jeżeli chodzi o same kapsle. I wpadła kolejna moneta, kolejna złotóweczka. Spójrzcie, w jakim stanie. Chyba z zeszłego roku, bo poleżała. Także kolejne moje szczęście. O, torebka moja tu. Odpina mi się, mam zepsuty pasek. Przerwa taktyczna. Mało sygnałów na tej plaży. Widać. Rozważamy, co robić dalej. Czy
jeszcze chwilę poprowadzić poszukiwania, czy od razu przemieścić się w inne miejsce. Cisza jak na pustyni, nie ma nawet kapselków, a te sygnały, które nas najbardziej interesują, są znikome, sporadyczne. Jest to druga plaża, która daje do myślenia. Nie ma drobnych nominałów typu 10, 20, 5 groszówek. Nie wiem, co się dzieje. Jak się trafiają, prawda, to już te większe, ale tak jest i tyle. Natomiast jeszcze chwilę chyba się pokręcimy i będziemy jechać dalej, w inne miejsce. To ty się pokręć, a ja sobie tutaj tam poodpoczywam. A, poodpoczywasz. Jest tutaj kolejny sygnał. Podkopałem go, ale jeszcze nie wiem. A, jest tutaj. W którym miejscu te zejścia do plaż nigdy nie zawodzą. Zawsze coś się trafia i tym razem tu się już mi odsłoniło. Zaraz wam pokażę, co to jest. Pięknie patrzy i spogląda na mnie, a za chwilę spojrzy i na was. Jest i to ona. Dwuzłotówka, także klasyk. Ale to musiało też być niedawno zrzucone. Natomiast to jest takie miejsce, gdzie sporo osób przechodzi. No i albo ktoś przerzucił przez barierkę, albo po prostu wyszedł tu za potrzebą i po prostu gdzieś mu spadła ta dwójeczka. Nic już więcej. Na bułeczkę będzie. Na bułeczkę będzie. To tym bardziej trzeba jechać i zmienić miejscówkę. Na inną, może lepszą, bogatszą. Oby. Oby. Ale ludzi dużo, prawda, nie? Dużo, ale sygnałów mało. Mało. A co, ja jeszcze wykrywacza nie wyłączyłem? O. Bo jeszcze myślisz, że coś znajdziesz. Tak, znajdę. Ale w innym miejscu. No i nadszedł czas podsumowania naszych całodziennych wojaży w plaży w Stegnie i w Sztutowie. Monet tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście monet. I no ten kapselek, który według mnie uważam, że jest ciekawy. A w sumie, jeżeli chodzi o walutę, to jest 10, 12, 13, 13, 32. Czyli taka refleksja się nasuwa. Jeszcze nie ma pełnego sezonu, jeszcze nie ma wysypu kasy, zero biżuterii, nawet mało zrywek i kapsli. Znaczy o tym, że co najlepsze i najwięcej dopiero przed nami. Tymczasem my się zbieramy i uciekamy w nowe miejsce, w nowe miejsce na poszukiwania. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.